Nowa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Niebawem kierować Urzędem Stanu Cywilnego będzie pani Dorota Kruźlak. Została wyłoniona w drodze konkursu. To był konkurs otwarty. Oczywiście zgodnie z ustawą trzeba było spełnić konkretne wymagania. Największą liczbę punktów spośród 12 kandydatów, którzy zgłosili się do tego konkursu, uzyskała właśnie pani Dorota Kruźlak. W sumie do otwartego konkursu przystąpiło 12 kandydatów, z czego 8 spełniło wszystkie warunki formalne. Biorący w nim udział rozwiązywali test sprawdzający znajomość prawa. Brali również udział w rozmowie kwalifikacyjnej w języku polskim oraz angielskim. W dalszym etapie komisja konkursowa zaopiniowała 3 osoby, które jej zdaniem najbardziej odnalazłyby się na tym stanowisku. Największą liczbę punktów w sumie w tych wszystkich krokach rekrutacyjnych zdobyła pani Dorota Kruźlak i decyzją pana prezydenta zostanie kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Nowa kierownik w niedługim czasie rozpocznie swoją pracę, zastępując na tym stanowisku Dorotę Pudź-Pietrzykowską, która zrezygnowała z pełnienia tej funkcji z powodu rozpoczęcia prywatnej działalności gospodarczej.